Nasze piąte, szóste miejsce w Polsce. Zadowolony jest Pan z tego wyniku? Tak, bardzo jestem zadowolony z wyniku, który osiągnęliśmy w tym sezonie. I generalnie na przestrzeni tych wszystkich lat, które tutaj spędziliśmy razem z tym zespołem, taki był cel, żeby trzymać się cały czas w czołówce Polski. Od samego początku rozgrywek, później młodzik, mistrz Polski. W juniorze młodszym czwarte miejsce w Polsce i dzisiaj jesteśmy sklasyfikowani na piątym, szóstym, więc uważam, że tutaj te cele treningowe i długofalowe i te operacyjne zostały wykonane należycie. Jestem dumny z zespołu, że zajęliśmy tak wysokie miejsce w kraju. Czy te dwa zespoły były aż tak bardzo różniły się klasą? Były o tyle lepsze? Czy zabrakło coś w grze zespołu? Po wyniku wygląda, że zespoły były u nas lepsze. Natomiast oczywiście nie ujmując tutaj przeciwnikom, bo naprawdę wysoki poziom prezentują i Wilde, i Zabrze. Uważam, że nie zasłużyliśmy na tak wysokie porażki z tymi zespołami. Popełniliśmy po prostu zbyt wiele błędów własnych. Słaby zespół by wykorzystał kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet błędów własnych, a co dopiero mocny. Więc tutaj odejście było bardzo szybkie i nie mogliśmy już wrócić do meczu. Ale to już jest historia. Tak jak powiedziałem, chłopacy wykonali ogromną pracę i dla nas piąte, szóste miejsce jest naprawdę zadowalające. Jest to wielki sukces tutaj naszego klubu na arenie krajowej, jeśli chodzi o piłkę ręczną, młodzieżową. Więc naprawdę szacunek i słowo podziękowania tutaj w kierunku całego zespołu.